Dzień dobry, witamy na kolejnym spotkaniu z naszym gościem. Dzisiaj jest nim Nikodem Kemicer, radny miasta Ełku i kierownik Stowarzyszenia Monar Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w Ełku. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jako jeden z pierwszych radnych wyraził Pan aprobatę dla tego, by dołożyć brakujące 500 000 zł do rozbudowy szkoły podstawowej nr 5 w Ełku. Skąd taka decyzja? Uważam, że osiedle Jeziorna jest osiedlem bardzo dynamicznie rozwijającym się i nadal będzie się rozwijało. Mamy tam jeszcze tereny, które mogą zostać zagospodarowane pod zabudowę wielorodzinną. I osób młodych na naszym osiedlu przebywa z każdym miesiącem, z każdym rokiem coraz więcej. Osób, które myślą perspektywicznie o życiu w naszym mieście, o tym, że chcą tutaj zakładać rodziny, chcą mieć dzieci, które będą mogły korzystać ze szkoły, która jest najbliżej zlokalizowana swojego miejsca zamieszkania. Więc rozbudowa jest jak najbardziej uzasadniona. Uważam, że powinniśmy się wsłuchiwać w głos naszych mieszkańców. I jeżeli mieszkańcy proszą o to, a pamiętam taki apel i podpis wielu setek mieszkańców naszego miasta, gdzie prosili o rozbudowę, powinniśmy jako samorządowcy też to uczynić. 500 000 zł jest dosyć wysoką kwotą. Nie obciąży zbytnio budżetu miasta i tak już zadłużonego. 500 000 zł jest to kwota, która nie jest małą kwotą faktycznie, jednak należy pamiętać o tym, że dzisiaj galopują ceny tak bardzo, że widzimy to jako zwykli mieszkańcy, nie, musimy być zorientowani na to, co się dzieje w samorządzie, żeby widzieć, jak te ceny galopują z dnia na dzień. Przykładem niech będą ziemniaki i pierwsze nawaliki, które się pojawiły w cenach, które są dla nas bardzo wysokie. Kolejną kwestią jest to, że wczoraj dostałem dokumenty z wieloletniej perspektywy finansowej, z których wynika, że po przetargu zorganizowanego wyposażenia dla szkoły sportowej w Ełku, dla nowo budowanej hali, mamy oszczędności w kwocie 640 000 zł i uważam, że z tych oszczędności możemy pokryć tą brakującą kwotę na rozbudowę szkoły nr 5 na osiedlu Jeziorna. W tej chwili trwają konsultacje dotyczące m.in. planów budowy drugiej szkoły na osiedlu Jeziorna. Będzie ona potrzebna po tym, jak rozbudowana zostanie piątka? Ja cały czas uważam, że powinniśmy dawać mieszkańcom możliwość wyboru. Jeżeli mają chęć, żeby ich dzieci kształciły się w prywatnej szkole, w prywatnym przedszkolu, taką możliwość powinniśmy im dać. Tak naprawdę to rodzice zweryfikują to, jakie oczekiwania są ich. Jeżeli będą mieli chęć, ażeby dzieci chodziły do publicznej szkoły, to taką chęć też powinniśmy realizować. Jeżeli będą mieli chęć do prywatnej szkoły, również te oczekiwania powinny być spełnione. To jeden z tematów, który w ostatnim czasie budzi wiele emocji wśród mieszkańców miasta. Kolejnym jest rozbudowa ulicy Wojska Polskiego, trwająca właśnie rozbudowa. Czy jest ona potrzebna miastu? Z pewnością, jak każda możliwość rozwoju naszego miasta, to również jest dobrze widziana. Uważam, że ulica Wojska Polskiego powinna być przebudowana kompleksowo, tak jak mamy to w tej chwili. Nie powinno być to cząstkowy remont. Zmieniają się technologie budowlane, zmieniają się potrzeby, pędzi cały czas świat. Dzisiaj możemy oglądać to, jak wygląda plaża na osiedlu Jeziorna, już dzisiaj wspomnianym, gdzie pamiętam pierwsze dyskusje przy ukończeniu tej inwestycji były takie, że wielu mieszkańców sprzeciwiało się tej inwestycji, co ciekawe, uważając, że jest to inwestycja niepotrzebna, źle zlokalizowana, że będzie przynosiła tylko hałas dla osiedla, które jest tak naprawdę sypialnią naszego miasta, że będzie większy ruch wzmożony. Dzisiaj tych głosów nie słychać już. Wielu mieszkańców z zachwytem wypowiada się o naszej nowej inwestycji na osiedlu Jeziorna. Uważam, że podobnie może być z ulicą Wojska Polskiego, która usprawni i tchnie nowe życie w centrum naszego miasta poprzez to, że będziemy mogli funkcjonalnie korzystać z infrastruktury zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego. Wielu kierowców ma pretensje do samorządu o to, że tak duża inwestycja wyłączająca główną ulicę miasta jest realizowana w środku sezonu wakacyjnego. Jak Pan jako kierowca podchodzi do tej decyzji? Rzeczywiście jest to utrudnienie dla mnie również jako dla kierowcy, czy jako pieszego, czy korzystającego z komunikacji publicznej. Zauważalne jest to. Jednakże należy pamiętać o tym, że mało kto decyduje się na budowę domu w środku zimy. Wiadomo, technologia dzisiaj jest taka, że mrozy mogą być niesprzyjające dla trwałości takiej inwestycji.
i uważam, że Wojska Polskiego jest w dobrym okresie remontowaną. Ten rok będziemy musieli po prostu się troszeczkę przemęczyć, tak ażeby w kolejnych latach móc cieszyć się z tego, że możemy sprawnie przemieszczać się po naszym mieście, zarówno samochodem, pieszo, rowerem czy komunikacją miejską, bez zastanawiania się nad tym, czy mamy gdzie zaparkować, czy nie wpadniemy w dziurę, czy będziemy widziani odpowiednio przez kierowców, kiedy będziemy przechodzili przez aktywne przejście dla pieszych. Problemy miasta i mieszkańców to temat, który zajmuje Pana na stanowisku radnego miasta Ełku, ale problemów nie brakuje też w zawodowej sferze życia. Jest Pan kierownikiem Stowarzyszenia Monar Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w Ełku, które w tej chwili ma przed sobą trudny czas. Na czym te trudności polegają? Znaczy, żeby było jasne, nigdy nie było na tyle łatwo, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest wszystko dobrze i możemy spokojnie zakończyć swoje funkcjonowanie, bo nie musimy nikomu pomagać. Praca w pomocy społecznej jest pracą, która codziennie stawia przed nami nowe wyzwania. Teraz faktycznie w okresie, kiedy weszły nowe przepisy ustalające to, jak powinny funkcjonować, jaka powinna być zaplecze techniczne schronisk, noclegowni, ogrzewalni, nasza placówka, obiekt, w którym mieści się nasza placówka, nie spełnia tych wymagań. Nie ma co tu się oszukiwać, obiekt jest za mały, nie ma możliwości pełnego zabezpieczenia tych osób w takich warunkach, jak oczekuje od nas tego ustawodawca, więc musimy szukać innego obiektu. Była już perspektywa na obiekt zlokalizowany przy ulicy Sikorskiego, jednakże właściciel tego obiektu, prywatne konsorcjum z kapitałem zagranicznym, sprzedało ten teren innemu przedsiębiorcy z naszego miasta. No i niestety nie udało nam się zmienić lokalizacji naszej placówki na taką, która by spełniała te standardy i która by dawała możliwość rozwoju i lepszej pomocy osobom potrzebującym tego. Ełk ma miejsce, w którym mogłaby placówka funkcjonować i rozwijać się? Nie wiem, na chwilę obecną nie mam takiej wiedzy, żeby to był jakiś obiekt, w którym moglibyśmy funkcjonować zgodnie z przepisami. Po wstępnych rozmowach z panem prezydentem padło tak bardzo nieformalnie określenie działek, które ma w swoim posiadaniu Urząd Miasta, które by mogło ewentualnie zainteresować nasze stowarzyszenie, ażebyśmy dalej mogli funkcjonować w Ełku i nieść pomoc osobom najbardziej tego potrzebującym. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.